katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania cyklu opowiadań i rozważań biblijnych opracowanych dla najmłodszych. Pod tytułem Ziemia Obiecana. Stworzenie świata, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. Sklepienie. Czym jest sklepienie? To przestrzeń, która znajduje się nad osobą obserwującą niebo. Czasem można mieć wrażenie, że to taki niebieski dach otaczający naszą planetę. Gdyby jednak wznosić się w górę, by tego dachu dotknąć, szybko okaże się to niemożliwe. Bo jak dotknąć nieba? Woda. A czym jest woda? Bezbarwnym, bezzapachowym płynem, który jest niezbędny do życia. Znajdziemy ją na Ziemi, w formie rzek, mórz czy oceanów, we wszystkich żywych stworzeniach, których ciała posiadają w sobie wodę. Woda znajduje się również w powietrzu, jako para wodna czy chmury. Wreszcie wodę znaleźć możemy wysoko ponad powierzchnią Ziemi, w kosmosie. Mamy więc kolejny element niezbędny do dalszego stwarzania. Wodę znajdującą się w trzech przestrzeniach. Na powierzchni Ziemi, w przestrzeni podniebnej oraz kosmicznej. Za kilka lat, kiedy już będziesz mieć w szkole lekcje przyrody, zrozumiesz, że woda jest w ciągłym ruchu, dzięki któremu latem mamy deszcz, a zimą śnieg. Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. To zdanie, wypowiedziane przez Pana Boga, jest bardzo tajemnicze. Trudno nam je dziś zrozumieć, ale nie mniej trudne było to dla ludzi żyjących w starożytnych czasach. Dlatego wielu pierwszych ojców Kościoła starało się wyjaśnić znaczenie niemal każdego zdania znajdującego się w Piśmie Świętym. Zostali oni wielkimi doktorami Kościoła katolickiego, a ich nauki są niezwykle cenne, zwłaszcza dziś. A to dlatego, że coraz więcej ludzi próbuje tłumaczyć słowa Pana Boga jakby na nowo, nie licząc się zupełnie z tym, czego nauczali wielcy święci. Należą do nich święty Ambroży, święty Augustyn, święty Hieronim, święty Grzegorz Wielki, święty Bazylii i Atanazy Wielcy, późniejsi święty Tomasz Zakwinu i święty Bonaventura, a także wielu innych. Chcę Cię dziś zachęcić do zapamiętania ich imion. Mam nadzieję, że gdy dorośniesz, zechcesz przeczytać ich wielkie dzieła, by lepiej poznać Boga i Jego prawdziwą naukę. I tak na przykład wielcy święci często nazywali człowieka małym kosmosem. Dziwne zdanie, nieprawdaż? Ale spójrz, dziś chcę Ci coś pokazać, choć może to być jeszcze trudne dla Ciebie do zrozumienia. Pewnie wiesz już, że zanim człowiek przyjdzie na świat, rozwija się w brzuchu mamy. Wielu tysięcy lat potrzebował człowiek, by zrozumieć ten proces. Stosunkowo niedawno naukowcy odkryli, jak wygląda życie człowieka w brzuchu mamy. Spójrz. Widzisz tę kulę? Z niej już niedługo rozwinie się maleńki człowiek. Niechaj powstanie sklepienie
w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Wygląda na to, że początek życia każdego z nas jest trochę podobny do początku świata. Ciekawe, nieprawdaż? Zadziwiające, ile czasu potrzebuje człowiek do odkrycia rzeczy, które Bóg objawił już dawno. Uwierz mi, większości z nich człowiek sam nigdy nie odkryje. Brakuje mu mądrości. Dlatego ty proś o nią Boga. Słuchaj tego, co objawił, czego naucza. Miej oczy i uszy szeroko otwarte, szczególnie na słowa dawnych świętych ojców, a także szczere pragnienie poznania prawdy. Rozważania. Istnieją miejsca na ziemi, gdzie dostęp do wody jest bardzo ograniczony. Łatwo tam zrozumieć, że bez wody nie ma życia, nie ma roślin, nie ma zwierząt, nie ma człowieka. Bez wody nie ma życia takiego, jakie znamy. Z pewnością Bóg mógł stworzyć świat bez wody i życie, które by wody nie potrzebowało. Jednak chciał inaczej. Dlatego powinniśmy szanować wodę i dziękować Bogu za jej istnienie i dostępność. Są przecież miejsca na świecie, gdzie jej brakuje. Dzieci, które ciągle odczuwają pragnienie. Naprawdę mamy za co być wdzięczni Panu Bogu. Postanowienie. Nigdy nie odmówię wody spragnionemu.